Dzień dobry, z tej strony Lukas Cinika z Zespół Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas. Kolejne z cyklu spotkań podcastowych w zakresie rynków finansowych. Z mojej strony krótkie podsumowanie tego, co w ostatnim czasie działo się na rynkach, ale również lekki rys w zakresie naszych prognoz makroekonomicznych, no i tego, co może się dziać w najbliższej przyszłości, na co warto zwrócić uwagę na rynkach. Pierwszy slajd w zakresie noty prawnej, tutaj też przypomnienie, że niniejsza publikacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, również zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tej publikacji lub jej części bez zgody biura maklerskiego. Przechodząc już do meritum, krótkie podsumowanie naszego nastawienia odnośnie polskich akcji, polskich obligacji. Jesteśmy już po posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego Banku. Jeśli chodzi o nastawienie, no to ono jest bez zmian, to znaczy w tej skali od minus 2 do plus 2, jeśli chodzi o akcje, jest to minus 1 i również dla obligacji jest to minus 1. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że w zakresie akcji rekomendujemy w tym momencie, aby portfel był, można powiedzieć, niedoważony w tych instrumentach, to znaczy nasze nastawienie jest umiarkowanie negatywne. Oczywiście zauważamy w pewnym sensie odbicie na rynkach, czy na rynku krajowym, szerokim rynku WIG, też na rynkach zachodnich, natomiast no, to rozpoczęcie, to odbicie, no, o ile zostało w krótkim terminie według nas zrealizowane, no to nadal to ryzyko geopolityczne jest utrzymywane. Ono wynika tak mniej nie więcej tylko z tego, że wojna czy konflikt zbrojny cały czas na Ukrainie trwa, no i bez wątpienia to jest temat numer jeden, który w krótkim terminie też, jak to widzieliśmy w ostatnich tygodniach, bez wątpienia może wpływać na wzrost zmienności. No i również jakieś informacje w zakresie eskalacji tego konfliktu mogłyby negatywnie wpływać na krajowe akcje, natomiast w średnim terminie no, cały czas również podkreślamy i zauważamy to największe ryzyko w zakresie narastających oczekiwań na wzrost stóp procentowych i wysoką inflację, no to bez wątpienia tutaj w średnim terminie przynajmniej może wpływać na wzrost gospodarczy, na aktywność gospodarczą. Nie zakładamy w naszym scenariuszu bazowym, że jakaś, że istnieje, przynajmniej w tym krótkim i średnim terminie, jakieś ryzyko poważne recesji, czyli spadku PKB, natomiast no, ta dynamika bez wątpienia z uwagi na to, co się obecnie dzieje i to nie tylko na tym polu geopolitycznym, ale również w zakresie cen chociażby surowców i inflacji właśnie, no, może w pewnym sensie wpływać na dynamikę tego wzrostu gospodarczego. No i to też nie mniej, nie więcej może również negatywnie wpływać na wyceny akcji. No z drugiej strony, jeśli chodzi o obligacje, tutaj to nasze minus 1 oznacza tylko tyle, że preferujemy cały czas krótkoterminowe obligacje skarbowe oraz obligacje zmiennokuponowe. Czyli z uwagi na charakterystykę naszego rynku długu, no, mówimy tutaj przede wszystkim o obligacjach korporacyjnych. No, czynniki, które na to wpływają, są podobne jak i dla akcji, tak? Czyli największym ryzykiem są te narastające oczekiwania inflacyjne oraz polityka banków centralnych. No, zarówno Fed, jak i RPP w ostatnim czasie, można powiedzieć, że jest mocno jastrzębi w swoim stanowisku. Ono jest wyartykułowane często poprzez prezesów obu organów. No i również za tym nasi ekonomiści podwyższali w ostatnim czasie prognozy dla stóp procentowych, co jest zgodne z kierunkiem obserwowanym na rynku. Też w tym zakresie będą kolejne dwa slajdy. Więc jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tutaj podwyżka prognoz Fed po ostatnim posiedzeniu, no i dodatkowo komunikacja wskazująca na priorytet walki z rosnącą inflacją, według nas implikuje silniejsze zacieśnianie polityki monetarnej w tym roku. To będzie się przejawiało przede wszystkim przez najbliższe dwa posiedzenia, czyli w maju i w czerwcu spodziewamy się wzrostu kosztu pieniądza 50 punktów bazowych,
No i kontynuację całego cyklu, można powiedzieć, podwyżek aż do przyszłego roku, do marca i następnie jeszcze jedną podwyżkę w połowie przyszłego roku, która ostatecznie doprowadzi według nas do tego, że na koniec przyszłego roku stopa referencyjna w Stanach Zjednoczonych osiągnie, znajdzie się gdzieś w zakresie 3,25%. Tutaj też znamienna była wypowiedź z ostatniego tygodnia prezesa Fed Jeroma Powella, który też na swoim spotkaniu, z jednym ze spotkań, też jasno wyartykułował, że w tym momencie dla Fedu i dla niego najważniejsze, najistotniejsze jest walka z inflacją, czynniki takie jak wzrost gospodarczy, czy jak dobra sytuacja na rynku pracy schodzą w cień, więc no nie ma raczej wątpliwości co do tego, że te podwyżki będą miały miejsce. Również rynek nie spodziewa się, żeby tutaj jakiś przewrót miałby nastąpić, przewrót gołębi. No w tym sensie, że rynek tutaj na podstawie kontraktów terminowych wycenia obecnie, że do końca roku ze strony Fedu możemy się spodziewać około 9 podwyżek kosztu pieniądza. Jeśli chodzi o nasz kraj i Radę Polityki Pieniężną, no tutaj również znamienne ostatnie spotkanie z mediami i wystąpienie prezesa Glapińskiego po posiedzeniu RPP, który no stwierdził, że jest jastrzębiem w grupie jastrzębi, czyli no bez wątpienia też tutaj to bardziej gołębie stanowisko z poprzedniego roku, z końcówki właściwie zeszłego roku, czy drugiej połowy zeszłego roku, traci na znaczeniu. No i w tym momencie rynek, jaki my zakładamy, że no, te podwyżki będą kontynuowane i najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej utrzyma tempo podwyżek na poziomie 50 punktów bazowych, a w scenariuszu bazowym na tę chwilę nasi ekonomiści zakładają, że stopa referencyjna wzrośnie do poziomu 6,5%. Można powiedzieć, że również poza oczywiście wysoką inflacją, która jest w pewnym sensie, czy prognoz inflacji napędzanych z uwagi na rosnące ceny surowców, czy ropę naftową, no ale również konflikt zbrojny na Ukrainie jako taki, no bo nie tylko ropa naftowa, ale również chociażby ceny żywności, gdzie Ukraina i Rosja są jednym z głównych eksporterów tej grupy surowców, co również może bez wątpienia wpływać w najbliższym czasie na odczyty inflacyjne. No to dodatkowo jeszcze mieliśmy w zeszłym tygodniu informację o dalszym luzowaniu fiskalnym, które zostało zapowiedziane przez rząd, czyli chodzi tutaj o planowane zmiany w systemie podatkowym, między innymi obniżenie stawki podatku PIT do 12%, 17%. No to bez wątpienia w pewnym sensie można powiedzieć jest dolewaniem paliwa do ognia, w tym sensie, że no oczywiście z punktu widzenia gospodarstw domowych no ten dochód rozporządzalny może się powiększyć, no ale tutaj tak popyt konsumpcyjny, który będzie tym napędzany, no też może działać proinflacyjnie. No i to również jest kolejnym czynnikiem, który może wspierać niestety wzrost cen. Wzrost cen, no też widać tutaj w ostatnim czasie, po właśnie też między innymi ogłoszeniu tego luzowania fiskalnego ze strony rządu, zarówno na tych kontraktach FRA, czyli to jest kontrakt za 12 miesięcy, na WIBOR 3M, no jak widać cały czas trend jest bez zmian, czyli w tym momencie rynek wycenia, że te stopy procentowe mogą wzrosnąć rok gdzieś powyżej nawet poziomu 6%, no co też jest zgodne gdzieś z naszymi obecnymi prognozami. No i w ślad za tym oczywiście WIBOR 3M w ostatnim czasie podążał i podąża. No to, co się dzieje na rynku długu, też o czym wspominałem przy pierwszym slajdzie odnośnie naszego nastawienia, jest tutaj widoczne na wykresie rentowności obligacji skarbowych. Cały czas, no, pomimo przejściowego zahamowania tego trendu wzrostowego, no, w ostatnim czasie znów mamy do czynienia ze wzrostem rentowności. To są rentowności obligacji skarbowych 10-letnich. No i de facto znajdujemy się obecnie gdzieś przy tych poziomach, jak widać, z 2011-2012 roku.
No, cały czas jest to oczywiście negatywne dla wycen obligacji skarbowych, szczególnie tutaj inwestorzy inwestujący w tę klasę aktywów, czy chociażby przez fundusze inwestycyjne, są narażeni na to, że bieżąca stopa zwrotu z inwestycji jest ujemna. Przechodząc do rynku akcji, tutaj w ostatnich, no właściwie dniach czy tygodniach po tym, co się działo w końcówce lutego, tak jak wspominałem, jesteśmy świadkami lekkiego odbicia nastrojów i to dotyczy nie tylko rynków wschodzących, ale również indeksów bazowych, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, chociażby co widać po zachowaniu S&P 500. Natomiast jeśli chodzi o WIG, no to tutaj, tak jak wspominałem, ta luka spadkowa, która jest na wykresie widoczna pod koniec lutego, no została domknięta. Natomiast no, technicznie nie widać tutaj też jakiegoś przełomu, żeby ten trend wzrostowy był utrzymywany. Kolejne wsparcia, czyli właściwie dołki z drugiej połowy 2021 roku i z końcówki zeszłego roku w tym momencie są gdzieś takim poziomem technicznym, poziomem oporu, którego pokonanie nadałoby tu ewentualnie jakieś zielone światło do tego, aby ten trend wzrostowy był utrzymywany. Jeśli chodzi o waluty, w ostatnim czasie pomimo, mówiąc już oczywiście o podwyższonej czy ogromnej zmienności, z którą mieliśmy do czynienia na początku miesiąca, no i z pewną paniką rynkową w zakresie polskiego złotego, no ale ogólnie powiązanego również z wyprzedażą szczególnie tych walut rynków wschodzących CEE, czyli chociażby i złotego, ale również chociażby węgierskiego forinta, czyli walut tych państw, które gdzieś najbliżej graniczą z terenem czy z obszarem konfliktu, który ma miejsce na Ukrainie. No to jednak te interwencje słowne, ale również interwencje walutowe na rynku, które miały miejsce ze strony banku, Narodowego Banku Centralnego, one spowodowały, że gdzieś po okresie tej paniki wystrzale euro PLN w okolice 5 złotych w obecnym momencie. Mamy ruch powrotny gdzieś w okolicy 4,70-4,60. No i tak jak widać w zakresie tych krótkoterminowych kursów rynkowych wyznaczanych modelami przez naszych ekonomistów, gdzieś ten poziom wydaje się być poziomem takiej, można powiedzieć, krótkoterminowej równowagi, więc tutaj no nie spodziewamy się w tym momencie, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś dalszym ruchem aprecjacyjnym złotego, bardziej gdzieś właśnie okolice 4,65-4,70 są według nas takim obszarem fair value dla złotego. Co do surowców, no, największa zmienność właściwie i najbardziej popularny, można powiedzieć, surowiec, czyli ropa naftowa. Tutaj, no, oczywiście, jakby to, co się działo, jest związane z Rosją, no, nie jest bez znaczenia tak dla ten ropy naftowej. Mieliśmy mocny też wystrzał tak na początku marca w okolice gdzieś tych rekordów z 2008 roku. Jeśli chodzi o ropę Brent, no było to 140 dolarów za baryłkę. Pewne uspokojenie nastrojów w dalszej części miesiąca, no ono wynikało właściwie z tego, że te obawy co do zastopowania eksportu, tak czy w ogóle wyłączenie Rosji z handlu ropą naftową, przynajmniej do Europy, no gdzieś schodzi na dalszy plan, to znaczy no nie ma zgody w strefie euro co do tego, aby zablokować w tym momencie eksport ropy naftowej, czy również gazu ze strony Rosji. No tutaj no jednak Europa jest mocno zależna od eksportu tego surowca z Rosji, więc no tutaj ograniczenie czy zastopowanie w ogóle transportu ropy naftowej z Rosji oznaczałoby kolejne wzrosty mocno ceny ropy naftowej i kolejną jeszcze większą presję inflacyjną, więc w tym momencie jakby to status quo, które się utrzymuje, no powoduje, że gdzieś te ceny ropy konsolidują się w okolicach 100-120 dolarów za baryłkę.
No, wszystko zależy oczywiście od tego, jak dalej kwestia ewentualnego zastopowania eksportu surowca z Rosji będzie, jak ten temat będzie się rozwijał. No, jak wiemy, Stany Zjednoczone zdecydowały się na blokadę importu, natomiast no, jednak ten import do Stanów jest, można powiedzieć, marginalny względem importu do państw Europy Zachodniej. No, słyszymy również jakieś działania dyplomatyczne podejmowane przez co najmniej Stany Zjednoczone odnośnie otwarcia eksportu ropy naftowej z Wenezueli czy też z Iranu, no ale też jakiegoś przełomu tutaj nie widzimy, więc te obecne ceny wydają się być nie tyle jakoś mocno oderwane od rzeczywistości, natomiast no gdzieś tutaj ropa naftowa według naszych najnowszych prognoz powinna średnio znajdować się w następnym kwartale w okolicach 130 dolarów za baryłkę. Natomiast no, cały czas istnieje tak ryzyko, co do tego, że ewentualnie przy jakimś bardzo skrajnym scenariuszu, no, polegającym na tym, że eksport z Rosji zostanie zastopowany, no to pewnie nawet gdzieś mocne wzrosty w okolice 150 dolarów za baryłkę nie są wykluczone. No, oczywiście tutaj jakby najlepszą opcją tak byłoby zakończenie działań wojennych, no i w pewnym sensie poprawa nastrojów i na rynkach, no i również tutaj bez wątpienia rynek ropy pewnie byłby tym rynkiem, który by, można powiedzieć, złapał troszeczkę oddech. Natomiast no, nasz scenariusz bazowy jest taki, że ten konflikt może cały czas się tlić, no i będzie obecna pewna niepewność na rynkach, co implikowałoby gdzieś średnio cenę baryłki ropy naftowej Brent w 2022 roku na średnim poziomie 125 dolarów. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia na kolejnych podcastach.